Audioteka.pl przedstawia Mateusz Płocha i Wiktor Ejryszew 2.1.0. W rolach głównych Justyna Wasilewska, Tomasz Ziętek. Reżyseria Mateusz Płocha i Wiktor Ejryszew. Wolałabyś mnie nigdy nie spotkać, czy... Seru, proszę cię. Czy... Daj spokój. No, to nie mam innych pytań. No, okej, to moja kolej. Wolałbyś zrobić coś okropnego, ale żeby nikt się o tym nie dowiedział, czy nie zrobić niczego złego, ale żeby każdy myślał, że jesteś winny? Chcesz mi się jeszcze do czegoś przyznać dzisiaj? Wywalić wszystko naraz? Nie mówię o nas w tym momencie. O. Dobra, zapomnij o tym, co ci powiedziałam przed chwilą. I grajmy dalej, okej? Możemy? Proszę. Jakie było pytanie? Wolałbyś zrobić coś okropnego, ale żeby nikt się o tym nie dowiedział, czy nie zrobić niczego złego, ale żeby każdy myślał, że jesteś winny? Co? Dobre pytanie, nie wiem. To pierwsze? Czy nie wolałbyś zrobić coś złego, ale żeby nikt nie wiedział? No. Okej. To źle? Łajza. Czemu? No nieważne, to tylko gra. Nie, ale poczekaj, a ty co byś wybrała? To drugie? To tylko gra. No i, ale powiedz, ty byś wybrała to drugie, no tak? No przynajmniej chcę myśleć, że tak. Dlaczego? Co jest pociągającego w tym, że każdy ma cię za zwyrodnialca? No ale to nie chodzi o to, żeby coś było pociągające czy atrakcyjne. Dobra, nieważne, Boże. To tylko gra. Okej. Wolałabyś mieć frytki zamiast palców, czy pocić się majonezem? No i tu właśnie zderzamy się z odwiecznym pytaniem, fundamentalnym pytaniem wręcz, które na przestrzeni wieków zadawali sobie filozofowie z całego świata. W końcu dokopaliśmy się do zagadnień ontologicznych, prawdziwej relacji. Gra to jest tylko, gra. Dobra, drugie. Wolałbyś tylko słyszeć, czy tylko widzieć? Tylko widzieć. Gdybym tylko słyszał, zanudziłbym się chyba na śmierć. Wiesz, że jest jeszcze wyobraźnia, nie? Nie, absolutnie nie. Słuch jest najmniej ciekawym ze zmysłów. Wyobraź sobie słuchać wyłącznie tego, jak ludzie gadają? O nie, nie. A muzyka? Nie, muzyka okej, ale dziamgający ludzie? Daj spokój, jedynko, to już lepiej się zastrzelić. Dobra, twoja kolej. Chcesz grać dalej? To było wzruszenie ramionami? No podobno ludzie tak robią, jak coś jest im obojętne, albo jak nie są czegoś pewni. Nie może być, doprawdy? Doprawdy. Fascynujące to, co mówisz o tym wzruszeniu ramionami. Co nie? I ty to tak potrafisz zawsze rozgryźć, kiedy ktoś wzrusza ramionami. Bez wysiłku patrzę i wie. Właśnie mi zmieniłaś życie. W tym momencie mi zmieniłaś życie tą informacją. Nie ma za co, rozkleisz się teraz. Spróbuję nie, ale przysięgam, że opowiem wszystkim o tym, co mi teraz powiedziałaś z tym wzruszeniem ramionami, bo każdy powinien doświadczyć tego, czego doświadczyłem dzisiaj. Zmienimy tego dnia, temat. Kiedy otworzyłaś mi oczy. Możemy. Jeśli cię to interesuje, to wzruszyłem ramionami, teraz bo jest mi obojętny, w sensie zmiana tematu. To jest fascynujące, absolutnie. Wiesz, mówiłeś, że ludzie tak robią. Aha. Jak coś jest im obojętne. A wiesz, co jeszcze ludzie robią, jak jest im coś obojętne? Co? Biorą ślub. Właściwie ślub jest trochę jak wzruszenie ramion. Bierzesz go, jeśli coś jest ci obojętne, albo nie masz co do czegoś pewności. Czyli z bezradności. O, to po prostu cudowna wiadomość. Chcesz o tym porozmawiać teraz, świeżo po tym, jak wzięliśmy ślub? Nie. Na pewno? Bo ja tak sobie pomyślałem, ale wiesz, co ja tam wiem, że nasza podróż poślubna to doskonały czas na wzmiankę o tym, że ślub nie ma sensu. Ale nigdy tego nie powiedziałam. Umiem czytać między wierszami. Dobrze, możemy wrócić do gry w pytania. Nie pozostawiłaś zbyt dużego pola do interpretacji. Może jednak wrócimy do gry w pytania, tak? Wolałbyś być szczęśliwy jako niewolnik, czy nieszczęśliwy w świecie kompletnej wolności? O kurwa! Nie przeklinaj. Stary, to jest chyba dobry moment, żeby przeklnąć. Zabiłeś kogoś, coś. Okej. Zapewne zastanawiasz się teraz, o co chodzi z tym dźwiękiem zdartej płyty, jak w sztampowej introspekcji z lat 80. XX wieku, charakterystycznej dla filmów z tego pięknego okresu. Wiesz, kiedy główny bohater tłumaczy ci w kulminacyjnym momencie pierwszej sceny, jak do tego doszło, że znalazł się w takiej, a nie innej sytuacji. Jednym z powodów jest to, że znajdujemy się właśnie w kulminacyjnym momencie pierwszej sceny, a to jest sztampowa introspekcja.
Nazywam się Zero. Urodziłem się na planecie Ziemia w 2521 roku. Może nie zawsze tak było, ale dziś Zero to powszechne imię. Powiedziałbym wręcz, że do bólu powszechne. Wiem, co myślisz. 2549 rok, co to jest? Kolejny serial o podróżach w kosmos dziejący się w przyszłości? Tak. Zgodnie z krótkim opisem audiobooka, który został przez ciebie nabyty. Wiem, że umiejętność czytania powoli zanika, ale póki nie zanikła zupełnie, czytaj, co kupujesz. Dzięki temu unikniesz takich sytuacji. Okej. Zero, to już powiedziałem. Dobra, imię znacie, rok znacie. Co by tu jeszcze o sobie... Że klasycznie mam 28 lat i nie przyjechałem wygrać żadnego programu. Tak naprawdę w 2549 nie ma za dużo programów. W sensie tych typu talent show, bo przechowywanie informacji w mózgu to stary, mocno nieaktualny zwyczaj. Telepatyczna transmisja danych. Nie rozumiesz? Ja też nie. Generalnie istota rzeczy, jeżeli o takie można mówić w tym nieistotnym przepychu faktów, jest taka, że to dzisiaj nieistotne. Wiedza jest na wyciągnięcie ręki, mało kto korzysta z pamięci mocno przestarzałego nośnika informacji. Jeśli cię to dziwi, to witaj w moim świecie. Mi też trudno nadążyć. W 2549 wszystko pędzi tak szybko do przodu, że nie każdemu udało się załapać na ten cholernie rozpędzony pociąg do lepszego jutra. Albo że w 2549 roku podróżujemy sobie międzygalaktycznie, jest to zupełnie normalne. Uwierzysz? Czyli wszystkie mokre sny o otwartym wszechświecie się ziściły. Podziękuj bajarzom, wizjonerom, reżyserom durnych filmów, pisarzom, scenarzystom, twórcom gier komputerowych. Wygląda na to, że wieczne dzieci marzące o kosmicznych podróżach zapłodniły wyobraźnię ludzi uczonych, teoretycznie opanowanych i trzeźwo myślących na tyle, że ci doszli do wniosku, że to infantylne bicie piany ma sens i fikcyjna wizja sterylnej, pigułkowej przyszłości, gdzie domy przypominają ampułki, gdzie roi się od obłych pastelowych stacji kosmicznych, ulice wyglądają jak akwaria, a ludzie śpią w zadymionych kabinach prysznicowych, jest właściwą projekcją przyszłości. Estetycznie i etycznie. Chcesz się napić kawy? Wchodzisz do mechanicznej pomarańczy. Musisz coś załatwić w urzędzie? Zapraszam. Nie, to nie jest lampa z lawą, to jest ratusz. Nie daj się zwieść pozorom. I to tak wszystko wygląda. Mój dom wyglądał jak bańka mydlana. A zawsze miałem wrażenie, że science fiction jest odpowiedzią na lęk przed przyszłością, a nie realną propozycją. Jak słyszę o tym, jak się kiedyś zwyczajnie żyło, marzę o tym i zazdroszczę, wiesz, prostego życia, jak w 2030 choćby. Bycia zaczipowanym i chronionym przez rząd, pod stałą obserwacją dronów, kamer. Teraz jest niby względnie bezpiecznie, ale wszystko jest od nieba bardziej skomplikowane. Nawet nie wiem, od czego zacząć. No. Po kosmicznych starciach, do których doszło z powodu ekspansywnej natury ludzi podbijających kosmiczny przestwór, przyszedł też w roku 2323 czas na międzygalaktyczne pokojowe zgromadzenie i ostatecznie jest kosmiczny brak spiny. Nieliczne dzikie planety opierają się dalej i nie uczestniczą w tym unifikowaniu wszechświata, ale to wyjątki. Wyobraź sobie teraz, że w każdej galaktyce jest po kilka, a czasem nawet po kilkaset planet. Na każdej planecie równie dużo cywilizacji. Każda cywilizacja ma swoje osiągnięcia, swoje zdobycze kulturowe, którymi jest w stanie się dzielić z resztą wszechświata z prędkością światła. Kumasz, nie? Przez tę telepatyczną transmisję. Nie rozumiesz? No właśnie. Jak tu nadążyć? Co chwila wymyślają coś nowego, co kompletnie wywraca wszystko do góry nogami. Elastyczność w tych warunkach to taka nowa grawitacja. Jak nie masz w sobie elastyczności, jesteś skazany na oderwanie od rzeczywistości i dryfowanie. Bez sentymentów. Na szczęście istnieje ten jeden ogromny plus, że urodziłem się w centrum. Mowa o Polsce, rzecz jasna. Może ci się to wydać dziwne, jeżeli słuchasz tego przed 2200 rokiem, ale Polska jest obecnie supermocarstwem, które dzieli i rządzi w kosmosie. Właściwie to nie wiadomo, od czego to polskie odrodzenie się zaczęło. Niektórzy mówią, że gaz łupkowy, niektórzy nieśmiało przebąkują coś o grafenie, inni, że nasz rząd po kryjomu inwestował kiedyś w bitcoiny, czyli śmieszną internetową walutę, obecnie dominującą walutę, więc ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Trudno jednoznacznie przesądzić, co doprowadziło do tej dobrej zmiany. Zdecydowana większość jednak próbuje dziś dowodzić, że Polska zawsze była narodem wybranym. I ten gwałtowny super rozkwit tej
super w większości w ogóle nie dziwi. Mnie, absolwenta turystyki i rekreacji na ZPC-ku, ziemskim pomaturalnym centrum kształcenia, też on nie dziwi. To, że polskie międzygalaktyczne autostrady są najlepsze i najbezpieczniejsze, wie każdy po pierwszym roku studiów. Tak między nami mówiąc, to w ogóle niewiele myślę o tych rzeczach. Straciłem ostatnio dom. Głupio przyznać, był komornik. Wiele razy nawet. Zwykły ludzki komornik był i były hologramy z urzędu. Bo teraz z hologramami takie rzeczy się załatwia. Fajnie, nie? No ta, i były hologramy do urzędu, a na koniec runęła olbrzymia, zgniła wiśnia na tort i rozgniotła ten tort, a na miejscu deserowych zgliszczy powstała autostrada. A ja mam po torcie tylko słodko-gorzki posmak. Tą wiśnią była przegrana sprawa w sądzie, a tym tortem mój dom. Bo akurat tego sam bym nie skumał bez tłumaczenia, no. I w miejscu, gdzie był mój dom, powstaje teraz autostrada. No, i tu najważniejsze. Dziewczyna, z którą podróżuję, jedynka, to od 2 dni moja żona. Ledwo co wzięliśmy ślub, jedynka jest mega mądra. Jak zresztą przystało na sztuczną inteligencję, ale jakimś cudem udało mi się ją przekonać, że z domem nic się nie dzieje i eksmitowaliśmy w podróż poślubną. W sensie, że ona o tym domu nic nie wie. Dziwicie, że moja żona to sztuczna inteligencja? Mnie dziwi, że słuchasz mojego głosu z głośnika. Pewne rzeczy musisz po prostu przeskoczyć, jeśli chcesz cokolwiek z tego zrozumieć. Jedynka była kiedyś aplikacją randkową, którą ściągnąłem, kiedy miałem ten trudny czas, jak się czułem samotny. A że nie stosowałem się do zaleceń na pudełku i nie wymazywałem jej co miesiąc pamięci, zaczęła się bardzo szybko rozwijać i stała się bardzo ambitna. Co mi odpowiada, niezależna kobieta sama zbudowała sobie ciało. Ja nawet nie ingerowałem. A oczywiście chciałbym mieć coś do powiedzenia. Jest moim najlepszym przyjacielem, chociaż poznanym w dostatku, a nie w biedzie. W biedę nas właśnie ciągnę, w jej czarną dziurę. I tak sobie teraz spieprzamy z podwiniętym ogonem. Przede mną samym, wypożyczonym statkiem kosmicznym, co nazywa się chyba nawet bardziej żałośnie niż ja. Flaklon. Flaklon wypożyczony. No, te ostatnie rzeczy pewnie rozumiesz. Dom, ratowanie małżeństwa, długi wypożyczony statek kosmiczny. No to chyba w zasadzie wiesz już te najważniejsze sprawy. Płyty winylowej nie ma. No nie robi się już ich dźwięk zdartej płyty, to tylko dźwięk na potrzeby zmniejszenia między nami przepaści komunikacyjnej. Podobnie jak ten cały opis. No wiesz, kilka lat minęło jednak. Próbuję dostosować narrację do tego, co znasz. Inaczej szybko bym cię zgubił. To tyle. Jakby co, to będę się jeszcze odzywał. Jeśli nadal nic z tego nie rozumiesz, to niewiele się różnimy. No, tyle jeżeli chodzi o sztampową introspekcję. A, uderzyliśmy w kosmicznego gołębia. On mówi. Wracamy? Spokojnie, panie. Gołębiu? Jest pan już bezpieczny. Kretynie, stanąłeś mu na skrzydle. Może weź i przydaj się na coś, co? Sprawdź w komputerze pierwszą pomoc. Nie żartuj. Kosmodex to stary komputer. A. Bo Kosmodex to pokładowy komputer sprzed czasów telepatycznej transmisji danych. Ma wiedzę z początków internetu, z demokratycznego, zatroskanego internetu tworzonego przez internautów. Yahoo Answers, Bing, Ask.com, Wykop.pl. Wiesz, złoty wiek paniki. A, i ma założony filtr dziecięcy. Przestań mówić do nich i pomóż. Nie ruszałbym tego na razie, bo jak ma coś przytrącone, to możemy tylko uszkodzić bardziej. Zero, nawet panie... Kosmodex! Zero, rusz dupę w tej chwili! Kosmodex! Tak, panie Zero? Na ile oceniasz szansę przeżycia tego tu pana gołębia? Szansę przeżycia oceniam na 25%. O nie! Boże, umrę! Mówiłem. Nie umrze pan, nie umrze! I co, zadowolony jesteś z siebie? Odrobinę.
Gdyby nie fakt, że leży przed nami potrącony gołąb, to w zasadzie tak powiedzieć, a nie mówiłem zawsze miło. Dlaczego ja się zgodziłam na ten ślub? Aha! Wiedziałem, że pożałujesz tego ślubu. Spokojnie, panie gołębiu. Spokojnie. Ej, tam widać planetę. No, wygląda jak planeta. Kosmodex, to planeta tam daleko? To planeta, widzę w niej twarz. To twarz Matki Boskiej, cud w kosmosie. Mówiłem ci początki internetu. Za klanem to 5 minut drogi stąd. Może uda się nam zorganizować pomoc. Nie ma po co wracać. To nie ma sensu. Jejku. Gołąb samobójca chciał się zabić. Hero! Nie rozumiecie. Już dobrze, jesteśmy tu. Wszystko będzie dobrze. Zabierzemy pana na tę planetę i tam panu pomogą, tak? Nie! Ja właśnie stamtąd... Proszę nic nie mówić, panie gołębiu. Będziemy z panem w wędrówce na tamten świat. Zero, mój drogi, możesz mi z łaski swojej powiedzieć, co ty w tym momencie robisz? I dlaczego to robisz? I czy możesz robić cokolwiek innego, tylko nie to, co robisz? Gołąb sam w kosmosie. No tak, nic dziwnego, że nie widzisz nadziei. To nieporozumienie! Zaraz! Co to miało znaczyć? Moment! Czy właśnie zasugerowałeś, że chciałem się zabić tylko dlatego, że jestem gołębiem? Gołębiem w kosmosie? Nie oceniam pana, panie gołębiu. Doskonale pana rozumiem. Rozumiesz co? Twarz Matki Boskiej. Super, super, Kosmodek, super się spisałeś, naprawdę, ale już wróć na pokład. Zero, możesz przestać mówić, a zacząć pomagać? Pan gołąb rzucił się na szybę statku, a ty dłubiesz w szczegółach zamiast ratować sytuację. Rzucił się na szybę statku. Dobra, dosyć tego cyrku. Ja się nie chcę zabić. I jak, doktorze? Będzie żył? Dziękujemy za przeprowadzenie naszego obywatela. Dzięki wam, obywatel Pigeon będzie mógł żyć jeszcze przez długie lata. A teraz życzę miłego dnia i do widzenia. Szybko poszło. Jak tu sterylnie. Gołębie mają naprawdę wysoko rozwiniętą medycynę. Okej. A nie wydaje ci się to miejsce trochę podejrzane? Brawo, brawo, brawo. Jestem pod wielkim wrażeniem. Obydwoje wykazaliście się niebywałą wręcz odwagą. Jako że na naszą planetę wysoko rozwiniętych gołębi rzadko zlatują się goście z innych światów, a tym bardziej posługujący się biegle językiem polskim... Jesteśmy Polakami. To tym bardziej większy to zaszczyt dla nas. Chciałbym zaoferować wam wycieczkę po naszej planecie. A przepraszam, kim pan jest? Jedynką. Jestem cesarzem gołębi. A co to był za dźwięk? To mój telefon. Właśnie przyszła do mnie informacja, że wasz przyjaciel jest w dobrych rękach. O, super. Z rodziną? Jest w naprawdę dobrych rękach. Świetnie. Czyli gdzie? W naprawdę dobrych rękach. No i super. Czy ty naprawdę nie rozumiesz, że coś tu nie gra? Zapraszam za mną. Jaki miły gołąb. Właśnie się kurwa złowieszczo zaśmiał. Tutaj proszę. Tak. Na planecie wysoko rozwiniętych gołębi posługujemy się najnowocześniejszą technologią w całej Drodze Mlecznej. Wyeliminowaliśmy głód, nierówności społeczne. Na Pegazusie każdy jest równy wobec prawa, a pierwszego każdego miesiąca robimy dobrowolne pochody na moją cześć. Wow. Po prostu wow. Jestem pod wielkim wrażeniem, panie cesarzu. O Boże. Chwała
najjaśniejszemu cesarzowi. Chwała, chwała. Ale co, nie sądzisz, że wszyscy na tej planecie są jakoś dziwnie powściągliwi? Właśnie super, wszędzie jest czysto. Każdy się sobie kłania, mówi dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzisz? Podejrzane, i zobacz, każdy ma skrzydła, a nikt tu nie lata. Na Pegasusie nikt nie cierpi. Nikt nie jest nieszczęśliwy. Cudownie. Wszyscy żyją w idealnej harmonii. Boże, jaki ja jestem zajebisty. Czy on właśnie powiedział do siebie sam, że jest zajebisty? Ty musisz jak zwykle szukać problemu? Nic dziwnego, że potem Polacy mają opinię smutnych placków. Najjaśniejszy cesarzu, dziękujemy za tak ciepłe przyjęcie nas tutaj. Chcielibyśmy się jakoś odwdzięczyć. Za wiele oczywiście nie mamy, ale u nas na ziemi jest taki zwyczaj, że się chodzi do parków